Gry pozwalające wcielać się w postać Batmana, takie jak Arkham City czy Arkham Knight, spotkały się z ogromnym sukcesem komercyjnym i szerokim uznaniem krytyków. Sprzedały się łącznie w ponad 30 milionach egzemplarzy na całym świecie. Arkham Asylum, która zapoczątkowała cały cykl, została swego czasu nazwana jedną z najlepszych gier wideo wszechczasów. Została nawet wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako najbardziej uznana przez krytyków gra o superbohaterach w historii. Mało kto jednak wie, jak silnie w tych grach odbija się psychologia i filozofia jednego z ojców psychoanalizy, Carla Gustava Junga, a przede wszystkim jego koncepcja cienia jako składnika osobowości. Według Carla Gustava Junga, szwajcarskiego psychiatry i psychologa, twórcy psychologii głębi, wnętrze psychiczne człowieka składa się z obszarów nieświadomych i świadomych. O ile świadomie jesteśmy przeświadczeni o swoich poglądach, preferencjach oraz aprobowanych zachowaniach wyuczonych w trakcie socjalizacji i akceptowanych przez społeczeństwo, tak w nieświadomości tkwią sfery dla nas nieznane lub wyparte. Mogą być to odrzucone, ciężkie przeżycia, których nie przepracowaliśmy, lub rodzinne wzorce, które są dla nas wstydliwe, przygnębiające albo z którymi się nie utożsamiamy. To właśnie w nieświadomości tkwi cień. Część naszej psychiki, która przez krótki czas była obecna w sferze świadomości, ale z jakiegoś powodu nie została uznana za godną akceptacji, przez co została wyparta. Mogą być z nim utożsamiane zarówno antyspołeczne impulsy, jak i pozytywne talenty i zdolności, których się jednak boimy. Cień potrafi być dla nas niewidoczny, a ujawnia się zazwyczaj w formie projekcji, na zewnątrz. To, czego nie akceptujemy u innych, potrafi być tym, czego pogardliwie nie akceptujemy u samych siebie. Jest to często zarzewie konfliktu, z którego przyczyn nie zdajemy sobie sprawy. Cień to także pozytywne wartości, jakie wzbudzają nasz podziw i wydają się najcenniejsze u innych osób. Według Junga cień zawiera psychiczne cechy jednostki, które nie zostały wyrażone od czasów dzieciństwa lub wczesnej młodości i są z tego względu tykającą bombą w naszej psychice, która przy stosownym momencie wybuchnie w całej okazałości, jeśli nie zostanie zidentyfikowana ani zaadresowana. A doskonałym przykładem zmagań z własnym cieniem może być Mroczny Rycerz z miasta Gotham. Batman prawie nie ma głębszych relacji z ludźmi. Jest w nim wiele resentymentu i wynikającego ze śmierci rodziców poczucia winy, przed którym ucieka. A najbardziej boi się przeświadczenia, że w głębi duszy niewiele go różni od zamaskowanych łotrów, których zamyka w szpitalu dla obłąkanych. Jednocześnie Bruce czuje się niedoskonały. We wnętrzu nadal jest chłopcem tęskniącym za swoimi rodzicami. Można powiedzieć, że zatrzymał się na pewnym etapie rozwojowym po utracie bliskich. Przeżywa silne poczucie winy i odpowiedzialności za tragedię, rozpamiętując ją i nie potrafiąc się z nią pogodzić. Jednocześnie Bruce Wayne postrzega Batmana jako lepszą część siebie. Kogoś, kim chciałby być w całości. Człowiekiem doskonałym emocjonalnie, bo bezemocjonalnym. Kimś, kto nie tyle przepracował swoje traumy, ale się od nich odciął. W komiksie Asyl Arkham, będącym pierwowzorem wspomnianych na początku gier, autor Grant Morrison doprowadza Herosa do konfrontacji ze swoim cieniem. Pisząc, sam autor popadał w delirium. Potrafił pracować po 50 godzin bez przerwy, po czym nad ranem zaglądał do swoich dzienników sennych, aby odświeżyć najgorsze koszmary z dzieciństwa. W trakcie próby w azylu dla obłąkanych, każda konfrontacja z psychopatą jest dla Mrocznego Rycerza starciem z wypieranymi popędami. Chęcią porzucenia persony Bruce'a Wayne'a, która jest społeczną atrapą, mającą utrzymać w ryzach jego życie społeczne. To także spojrzenie na wypartą seksualność, która została odrzucona na rzecz oddania się wojnie z przestępczością. Dla Batmana seks, intymność nie istnieje. Manifestuje się jako coś grzesznego, brudnego i obrzydliwego względem doskonałości, jaką obiecał sobie i swoim zmarłym rodzicom, aby już nigdy nie powtórzyła się tragedia, której doświadczył. Wreszcie to strach przed porażką, niedoskonałością, jak również pokusa bycia nad człowiekiem względem szarych mieszkańców Gotham, wyznaczającym prawo i sprawiedliwość w sposób dosłowny. Batman musi tym wszystkim pokusom stawić czoła, jeśli nadal chce być czempionem słabych i potrzebujących. W aspekcie cienia Batmana trudno nie wspomnieć o Jokerze. Persona psychotycznego klauna otwierającego drzwi placówki jawi się jako diabeł oprowadzający po piekle wytworzonym przez człowieka dla człowieka. O ile Batman jest realizacją tego, czego Bruce Wayne chce, o tyle Joker jest ucieleśnieniem tego, czego Wayne się boi i czego w sobie nienawidzi. Błazen jest tym, co Batman od siebie odrzuca. Joker pozwala sobie na agresywność, bawiąc się i czerpiąc przyjemność. Klaun zaprasza Batmana, ażeby wreszcie się poddał i zaczął zachowywać się jak człowiek. Uległ jakiemuś uczuciu. Batman jednak nie ma żadnej radości w życiu. Można tu wspomnieć, że Morrison dokonał swego rodzaju rewolucji w portretowaniu Jokera, sugerując, że jest on zdrowy na umyśle. Jak stwierdza sam autor,
Mieliśmy te wszystkie różne wersje Jokera. Powiedzmy, że to ta sama osoba, która każdego dnia staje się kimś innym. Uzasadniłem to pisząc, że Joker jest super poczytalny, że to pierwszy człowiek XXI wieku, radzący sobie z nadmiarem bodźców poprzez całkowitą zmianę swojej osobowości. Tu działania Batmana ujawniają jeden z mechanizmów ego radzenia sobie z narastającym wewnętrznym ciśnieniem – projektowanie cienia na innych. Poprzez osadzenie tych cech na zewnątrz możemy otwarcie okazywać dezaprobatę wobec tego, co skutecznie wypieramy w sobie. I robimy to zupełnie nieświadomie. A wyrzucone na zewnątrz cienie stają się odtąd trudne do zauważenia w nas samych. Projekcje zmieniają świat w replikę naszej własnej nieznanej twarzy, jak uważał Jung. Wróg może uosabiać wszystko to, czego nienawidzimy i czym pogardzamy w samych sobie. Tymczasem poznanie cienia jest potrzebne, wręcz niezbędne dla dalszego rozwoju psychologicznego, a także do odnalezienia swojego miejsca w społeczeństwie. W przeciwnym razie jest tylko kwestią czasu, zanim zostaniemy niespodziewanie owładnięci przez wyparte pragnienia, pokusy oraz zawarte w nim emocje i pożądania. Załóżmy, że jesteśmy bardzo łagodną osobą, przekonaną o tym, że brak opanowania gniewu jest rzeczą nieakceptowalną. Według Junga prawdopodobnym jest, że taka osoba, przewrotnie, może kiedyś nagle wybuchnąć niespodziewaną furią, aby następnie przeprosić za to w swoim mniemaniu haniebne zachowanie. Głęboko wyparte reakcje cieni wobec życia samego w sobie oraz stosunku do innych ludzi mogą czekać w ukryciu na odpowiedni moment, aby eksplodować. Jednocześnie jednak uzmysłowienie sobie strony cienia i mechanizmów, w jaki stłumione pragnienia i potrzeby oddziałują na nasze myślenie i zachowanie, może dać nam poczucie niedowartościowania, gdyż możemy dopiero wtedy odczuć swoje wady i zranienia doświadczone przez lata życia. Konfrontacja z cieniem może być na tyle przytłaczająca, że potrafi zrazić zupełnie do dalszej duchowej podróży. Jest to jednak błąd. Żaden z wrogów Batmana nie stanowi uosobienia absolutnego zła. Uosabiają raczej słabości i neurozy człowieka współczesnego, a także przywary obrońcy Gotham, z którymi próbują radzić sobie na swój własny, niedoskonały sposób. Batman, pomimo zwątpienia, nie dopuszcza jednakże do siebie takiej refleksji. Zło jest dla niego zawsze w innym, ale nie w nim samym. Wywołuje to u niego znacznie większą dumę i poczucie komfortu, niż uświadomienie sobie, że penitencjariusze azylu mogą być sumą jego własnych fobii i lęków. Przeżycia Batmana w Azylu Arkham nasuwają skojarzenia z mitem o uprowadzeniu Persefony przez Hadesa w interpretacji psychologa Jamesa Hillmana. W mitologii Persefona, córka Demeter, po przeznaczeniu jej Hadesowi przez Zeusa, zostaje wbrew swojej woli zaciągnięta w otchłań przez władcę podziemi. Uprowadzenie Persefony to mitologiczny obraz inicjacji w rzeczywistość psyche, podobny do momentu, w którym Joker zaprasza Batmana do azylu. Dusza i królestwo podziemne są tutaj ze sobą tożsame. Wejście w doświadczenie psychologiczne oznacza wejście w doświadczenie śmierci, czy raczej doświadczenie nieustannego umierania, obumierania nadziei. Batman doskonale wpisuje się w ten mit, ponieważ jego wojna ze zbrodnią jest marzeniem dziecka. Nikomu nigdy nie udało się do końca zwalczyć zła. Wszelkie niepowodzenia, porażki czy też rozczarowania powodują w nim zgorzknienie, przez co powątpiewa w słuszność i efekt swojej misji. Wówczas rozpoczyna się kształtowanie świadomości psychologicznej. Zwrot do wewnątrz. Batman, podobnie jak Persefona, rozpacza i tęskni do utraconej niewinności. Jednak rekonstrukcja świadomości sprzed uprowadzenia jest niemożliwa. Kiedy wskutek starań Demeter Hades zgadza się na powrót Persefony na Ziemię, wkłada jej do ust słodkie pestki granatu. A raz skosztowawszy pokarmu nocy, Persefona zawsze już będzie funkcjonować w dwóch światach równolegle. Przez pewną część roku będzie mogła przebywać wśród ludzi, ale przez pozostałą będzie musiała stać u boku Hadesa, a jej pierwotna niewinność i naiwność zostały nieodwracalnie utracone. Tak jak Hades, Joker naznacza Batmana po zrealizowaniu inicjacji. Według Hillmana zderzenie się z przemocą, a nawet padnięcie jej ofiarą, jest dla niewinnej duszy konieczne do przemiany psychicznej. Bez tej przemiany pozostajemy nieświadomymi dziećmi, poszukującymi kolejnych pompujących adrenalinę doznań, albo ludźmi nieczułymi na wielowymiarowość życia, skoncentrowanymi na narkotycznej wspinaczce na szczyty, choćby miała się ona odbywać okrutnym kosztem. Jung mawiał, że żadne drzewo nie wzrośnie do nieba, jeśli jego korzenie nie sięgają piekła. Tylko poprzez takie poznanie, poprzez starcie z jungowskim cieniem, naznaczone trudnościami i bólem, możemy przekonać się, kim jesteśmy i jakie jest nasze miejsce w świecie. Na koniec, w świetle tego, że 72% Polaków uważa, że nie ma wystarczającej kontroli nad swoimi danymi w internecie, a ponad połowa z nas nie wie, kiedy zbierane są ich dane w sieci, przypominamy, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest VPN Surfshark.
Pozwala on na łączenie się z internetem za pomocą prywatnej sieci wirtualnej, dzięki czemu strony internetowe oraz inni użytkownicy nie widzą Twojej prawdziwej lokalizacji, tylko lokalizację dowolnie wybranego serwera Surfsharka, które rozsiane są po całym świecie. Surfshark zapewnia też ochronę przed reklamami oraz informuje o bezpieczeństwie Twoich haseł oraz maili. A dodatkowo, jeśli w Twoim kraju miałby zostać ograniczony dostęp do niektórych stron internetowych, VPN pozwala to obejść i zachować normalny do nich dostęp. Tak samo pozwala on na korzystanie z serwisów, które na przykład nie są jeszcze dostępne w Twoim kraju. A dla widzów przygotowany jest także kod promocyjny, dający 83% zniżki i 4 dodatkowe miesiące za darmo. Wystarczy wejść w link widoczny pod filmem i wpisać kod Wojna Idei. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.